Mają ludzie, państwo nie reaguje. Ale my tu jesteśmy, proszę pana. Masz ten list. Porządek musi być. A to dlaczego podchodzą ludzie z zewnątrz? Nikt nie podchodzi. Jak to pilnuje? Pan nie reaguje. Proszę bardzo, proszę bardzo. Żadne listy nie będziemy robić. Mamy tutaj kulejki, musimy tak zrobić. Mierz o tym, proszę pana, jak ja się nazywam. Nie ma nazywania. Pierwszy i koniec. Nie interesuje tak. Szwedzki granit, litery w głąb i figura. Da radę? Chciałem pomnik zamówić. Nie widzi pan jaka kolejka? Mam świński ryj dla pana. Ja proszę zrobić to dla taty. Taty tak potrzebny ten pomnik. No. Odejdź pan do tego. Dziękuję panu. Dobrze, że już stałeś. Ty wiesz, co mi się śniło? No, co takiego? London. Martin Eden i ja szukaliśmy złota. Śnieg dotąd. Ostatnio to nawet psy jedliśmy. O złocie to potem. A co z pieniędzmi, które wczoraj miały dać? O pieniądzach to potem też. Czekaj, dzwoni telefon. Halo? Janek, to ty? Tak, ja. Jasiu, masz ten szmal, co obiecałeś? Kto mówi? Ja to kto? Literat. Rozumiem. Potrzebny jest ten szmal, rozumiesz? Od razu możemy zaprawiać. Romek jest, Zula, nie, teraz. Dobrze, to nie jest rozmowa na telefon. Ale Jasiu, słuchaj, czy ty czekasz? Za chwilę tam będę, pogadamy na miejscu. Gdzie? Ale gdzie? Poczekaj. Powiedziałem, że będę. Jest tylko pieniądze, pieniądze, ciągle pieniądze. A skąd brać te pieniądze? Tam cholery można dostać. Nawet śniadania nie będę jadł. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Co słychać? Słyszałem, że wydałeś ostatnio książki.
parę złotych wziąłeś. Słuchaj, kurde, mam taki mam kłopot. Pożyczyłbyś mi dychę, co? Jasiu, słuchaj. Jutro jest ostatni dzień, rozumiesz, jest bonifikata na 30% na materiał taki, wiesz, dżinsowy. Tak, to no. Mam kumpla, który szyje ekstra spodnie. Jest za wszystkimi bajerami, te gwoździe, takie nalepki i tak dalej. Tylko trzeba ten materiał kupić. Jak go kupię, to trafiamy na tym oddychy na każdej parze. A piątkę raz kosztuje życie, mam takiego dobrego krawca. Dziś chodź na chwilę. Który szyje spodnie, no w życiu byś nie powiedział, że to są, wiesz. Dzień dobry. Nie spodziewaj. Rozumiesz? Twoja woda? Aha. Janek, to pojedziesz, byś pojechał za mnie, nie? Tak. Co pijesz? Herbatę. Słuchaj, no to co? Pożyczymy tą dychę? Nie. Janek, ale... Trafiamy na tym, co najmniej bracie, wiesz, po piątce, no. Oddaję ci dychę pojutrze i jeszcze masz od każdej pary po kawałku, no. Powiedziałem nie. Kolej to gdzieś. Cześć, Jan. Można zapalić? Pal. Słuchaj, mam i teren dla ciebie. Do ciebie czwórkę pożyczyć. Nie na długo, wiesz, na parę dni. Mam taką dobrą partaninę, rozumiesz, zgodzoną. Za 8 dni, pojutrze biorę 2 dychy zaliczyć. Chciałem żonę na wczasy, bracie, popchnąć. Nie mam pieniędzy. Muszę bilet jej kupić, no chociaż dwójkę pożycz. Powiedziałem ci, że nie mam pieniędzy. Ale pojutrze zrozum, pojutrze 2 dychy biorę. Starą wyślemy, balangię w domu można zrobić, chata będzie wolna. No jak nie mam pieniędzy, zrozum. Na bilet, no to chociaż górala daj. Co za ludzie, jak Boga kocham. Wszyscy tylko do mnie pożycz, pożycz, pożycz. A skąd ja będę brał te pieniądze? Ale stary, ja mam 2 dychy zaliczki zgodzone, to jest bankowe, no. Ty słuchaj. Ja mam dla ciebie robotę, bo psuła się u mnie w domu bateria. Rozumiesz? Zrobisz, masz pieniądze. O co chodzi? Tak, tylko wiesz, ja muszę tą sałatę szybko kombinować, rozumiesz? Ale ja wpadę, to ja to załatwię wszystko. Cześć, ja. Trzymaj się. Mam fart. Też potrzebuję, no weź. Dasz dwie spali, no co, bryle, no. Dobre, mówię ci, amerykański. No już potrzeba na 2 alpani, no. Ale będą mnie ugniatały. No co będą cię ugniatały, no ale weź. Co to robi za to? No 2 alpani, no 500 zł, człowiek. Nie mam pieniędzy. Można się napić? Co? Napij. Po południu cię oddam, dostaję chorobowe. Nie mam pieniędzy. To tylko na to. Nie mam pieniędzy, dajcie mi wszyscy święty spokój. Ale oddam ci po południu, no. Chorobowe wezmę. No jak? Srak. No nowy znaczek się okazał, no rozumiesz? Ja zbieram stare monety. A ja zbieram stare monety. Mam w domu stare monety. Jakie zbieram? 5 rublówki. Nie. Świnki. Rozumiesz? Twarde, $20. Panie Janku, więc ja muszę panu pokazać dekorację, bo widzi pan sam, że no to jest na pewnym poziomie, wie pan. Jeżeli pan ma, niech pan pozwoli, o, na przykład to, wie pan, ile to kosztuje? To jest, proszę pana, 500 000 zł. I taką mamy dekorację, więc jeżeli pan ma grać gościa w tym dworze, to musi pan zrozumieć, że nie może pan grać tak, jak pan to zwykle robi, autentycznie, tylko musi pan jakby trochę manier przyjąć. Bo po prostu by pana nie przyjęli w tym dworku. To jest taka sprawa. Nie wiem, czy mnie pan rozumie. Proszę pana, ja wszystko rozumiem. Ale za ile? Za 1000 zł, jak było do tej pory, ja tego nie będę robił.
ostatnio podobno słyszałem, tak, podobno mają być podwyższone stawki aktorskie. I jeśli zostanę na jakąś przyzwoitą stawkę, wtedy proszę bardzo, panie, możemy rozmawiać. Ja chciałem, żeby pan mnie dokładnie zrozumiał. Ja tutaj pana zaprosiłem do tej dekoracji, żebyśmy się dogadali co do spraw podstawowych, to znaczy interpretacyjnych. Mnie bardzo zależy, żeby to była rola w porządku, żeby pan się sam nie wstydził siebie, jak pan zobaczy to na ekranie. I dlatego chciałem, żeby pan się przyjrzał temu wnętrzu, poczuł się tutaj, wie pan, pomyślał, jak to zrobić. To jest bardzo ryzykownie obsadzone, wie pan. Ja się bardzo poważnie wahałem, czy mogę się zdecydować na to, żeby pan to zagrał. Proszę pana, ja zrobię wszystko, czego pan ode mnie będzie wymagał, ale ja rozmawiam z panem konkretnie. Za ile? Rozumie pan? Za ile? Za darmo to wie pan. Panie Janku, ja nie ja wiem, że pan za darmo nie chce. Ile mnie płacą za tę moją robotę i naprawdę nie mam na to żadnego wpływu. Musi pan te sprawy obgadać z kierownictwem produkcji. W tej sprawie jestem po prostu niekompetentny i w ogóle nie chciałbym na ten temat z panem rozmawiać. Chciałam wam dzisiaj przedstawić pisarza, literata i aktora, pana Jana Himilsbacha, który ostatnio wystąpił w filmie Przygrywka w reżyserii pana Jana Łęckiego. Chciałbym wam powiedzieć, że aktor nie pracuje dla pieniędzy, dla sławy, ale dla ludzi. Aktor pracuje dla ludzi, bo wy będziecie siedzieć w domu przed telewizorami. Aktor ma obowiązek pracować dla ludzi, nie ponosząc za swoją działalność żadnych konsekwencji, ale aktora cieszy to, jak wy się dzisiaj oglądacie, szczególnie w serialach. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby ludzie się cieszyli. Czy są jakieś pytania? Dlaczego pan gra tylko w filmach, a nie w teatrze? Dlatego, że w teatrze nie ma trawy. Żywej trawy, tak jak my tutaj siedzimy. Tam jest wszystko sztuczne. Nie wprowadzi się tabunu koni i całej bitwy się nie rozegra. Natomiast w filmie jest to możliwe. Konferencja prasowa. Jerzy Cnota, Przyjaciółka. Bogdan Wrocławski, Perspektywy. Jakie są plany wyjścia z kryzysu? Tym problemem już się zajął Wydział Propagandy. Jan Himilsbach, Playboy. Czytelników mojego pisma interesuje problem golizny w Polsce. Nikt nam nie może zarzucić, że nie robimy nic w tym kierunku. Ale czy pan myśli, że 36 milionów ludzi można rozebrać w ciągu kilku dni? Proszę dać nam trochę czasu, obdarzyć zaufaniem, a już wkrótce udowodnimy, że wszyscy będą nie tylko bosi, ale i łysi.